Siehst. Opinie naukowców. To miejsce nie utraciło swoich wartości przyrodniczych i kulturowych, a tylko na tej podstawie można by je wyłączyć z granic Parku Narodowego według polskiego prawa. Tymczasem 10 grudnia 2021 roku Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie usunięcia z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego enklawy o powierzchni 35 arów na Łyścu. Jeśli dokument zostanie podpisany przez premiera Mateusza Morawieckiego, wejdzie w życie 14 dni później. Wciąż nie wiemy, czy premier podpisał dokument. Projekt jest bezprawny i szkodliwy zarówno dla samego Świętokrzyskiego Parku Narodowego, ale i dla losu innych parków narodowych w Polsce. Decyzją władzy skazano oto Matkę Naturę na śmierć poprzez ścięcie. Skazana ma prawo do ostatniej mowy. Na Jezus.
Koniec. Nie, weź, weź.